Z okazji rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego postanowiłem przygotować kilka propozycji, które mogą zainteresować uczniów. Pierwszą z nich jest plan lekcji. Aplikacja znana i ceniona, ale warta wspomnienia jako najlepsza tego typu w Google Play. Zadziwiająco rozbudowany program pozwala stworzyć kilka planów lekcji z uwzględnieniem przedmiotu, nazwiska prowadzącego i numeru sali. Dla studentów jest możliwość wybrania rodzaju zajęć. Obsługa nie jest skomplikowana i po chwili prób większość użytkowników powinna znać dostępne funkcje. Oprócz samych planów, dostępna jest możliwość dodawania wydarzeń, a także wirtualny dzienniczek i notatnik. Dobre wrażenie robi stosunkowo rozbudowana sekcja ustawień. Samo korzystanie uprzyjemniają ładne i funkcjonalne widżety. Grafika, z jaką spotykamy się w czasie korzystania z planu lekcji, wpływa pozytywnie na odbiór tej aplikacji. Prostota i nawiązanie do interfejsu z Androida 4.0 to zdecydowana zaleta. Chociaż już dawno skończyłem szkołę, to widzę zalety tego rozwiązania i szczerze polecam aplikację wszystkim uczniom i studentom. Wielu z moich szkolnych kolegów nie darzyło szczególną sympatią czytania, w szczególności gdy chodziło o lektury. Ciekawą propozycją dla takich osób są audiobooki, czyli książki w formie dźwiękowej. Chyba najciekawsze tego typu produkcje wydaje audioteka.pl i to ich program właśnie możecie oglądać. Aplikacja daje możliwość zapoznania się z bieżącą ofertą i zakup wybranych pozycji. Tych jest zadziwiająco dużo i nie są to tylko powieści. Na wirtualnych półkach odnaleźć można poradniki, podręczniki języków obcych, a także opracowania lektur. Program pozwala na łatwe odsłuchiwanie czytanych książek, dodawanie zakładek i pobieranie wybranych rozdziałów. Obsługa raczej nikomu nie sprawi problemu. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to mało oryginalna szata graficzna. Kiedy przesłuchacie już wszystkie przewidziane programem nauczania książki, polecam zapoznać się z flagowymi superprodukcjami audioteki, czyli Narentum, Grą o Tron i Władcą Pierścieni. Nie samą nauką żyje człowiek. Potrzeba też trochę kultury, a jeśli o tą chodzi, to preferuję muzykę. GoneMed to jeden z najlepszych odtwarzaczy muzycznych, który skutecznie zagraża nawet klasykowi gatunku, czyli power ampowi. Bogactwo funkcji i świetny jakościowo dźwięk, jaki jest generowany z wydatną pomocą aplikacji, to najważniejsze rekomendacje. Nad konkurencją góruje on także przejrzystością i prostotą. Bo chociaż w power ampie na każdym kroku spotykane są podpowiedzi, co do czego służy, to tu jest to niepotrzebne, gdyż wszystko jest perfekcyjnie jasne. Kolekcja nagrań podzielona jest według kilku standardowych kluczy i zgodnie z przyjętym standardem nie jest problemem odnaleźć się w płytotece. Miłym dodatkiem jest także możliwość dodawania skórek, a nawet domyślna robi doskonałe wrażenie. Jestem pewien, że GoneMed Music Player zagości w moim smartfonie na dłużej i Wam też polecam zaopatrzyć się w niego. Studio Glue przed kilkoma dniami przedstawiło kolejną odsłonę gry Eternity Warriors, czyli drugą część dobrze przyjętego hack and slasha. Wraz z lepszą grafiką i nowymi rodzajami broni oraz przeciwników, gracza czeka kawałek ciekawej rozrywki. Epickie boje z armiami demonów to nie jest najoryginalniejszy pomysł na fabułę. Ale nie oszukujmy się, sprawdza się od lat i nadal jest wystarczająco atrakcyjny dla wielu graczy. Do walki stanąć można w pojedynkę lub z przyjacielem w opcji multiplayer. Przy testowaniu tytułu wspólna gra dawała nam naprawdę sporo frajdy. Standardowo w grach tego typu wyzwaniem jest zdobywanie coraz lepszego ekwipunku i podnoszenie umiejętności bohatera. Przy odpowiednim poziomie walki z hordami przeciwników są samą przyjemnością, a pokonywanie bossów, spotykanych na końcu każdego etapu, daje dużo satysfakcji. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą i klimatyczną trójwymiarową grafikę. Twórcy postarali się o przedstawienie wielu szczegółów, co uatrakcyjnia stronę wizualną Eternity Warriors 2. Kto zna firmę Glue, ten doskonale wie, jakie są wady omawianego tytułu. Chyba żaden gracz nie lubi gier typu freemium, w których wyspecjalizował się producent. Podobnie i w tym przypadku. Aby zdobyć naprawdę wysoki poziom i wejść w posiadanie niektórych przedmiotów, trzeba zwyczajnie zapłacić. Mimo minusów, zachęcam do zapoznania się z tym tytułem ze względu na dynamikę rozgrywki i świetną oprawę graficzną.
pozycja wręcz obowiązkowa dla fanów Diablo. W Trial Extreme 2 zadaniem gracza jest pokonywanie na motocyklu trudnych tras. Grawitacja jest nieubłagana i trzeba uważać, żeby nie zaliczyć upadku. Z niezłą grafiką i wysoką grywalnością daje dużo satysfakcji z rozrywki. Nie spodziewajcie się jednak łatwizny. Tutaj jej nie znajdziecie. Strome górki i masa utrudnień skutecznie przeszkadza w ukończeniu trasy. Oprócz dojechania do mety, dużym wyzwaniem jest zbieranie występujących po drodze gwiazdek. Zadanie to nie jest łatwe, nawet po perfekcyjnym opanowaniu dość skomplikowanego sterowania. W trakcie gry należy korzystać z aż 5 przycisków: wyskoku, wychylenia do przodu i tyłu, hamulca oraz gazu. Przyzwyczajenie się do tego rozwiązania zajmuje dobrą chwilę, jednak kolejne etapy są bardzo urozmaicone i nie pozwalają się nudzić. Muszę przyznać, że jazda wirtualnym motocyklem daje sporo frajdy, a pierwsze upadki nie zniechęciły, a jedynie bardziej podsycały moją ambicję. Niezłe wrażenie robi trójwymiarowa grafika. Chociaż tekstury samych plansz mogłyby być trochę lepsze, to nie przeszkadza to w świetnej zabawie. Jeśli jesteście fanami wysokich lotów na motorze, to szczerze polecam tę pozycję. Jeśli nie spełniacie tych wymagań, to i tak powinniście pobrać Trial Extreme 2 z Google Play, bo to naprawdę dobra gra zręcznościowa. Ion Racer to gra z rodzaju dojedź jak najdalej, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Po wielu innych wariacjach tego pomysłu, czas przyszedł na klimaty zbliżone do legendarnego Wipeout. Gracz musi unikać czerwonych tablic, natomiast ma trafiać w ich niebieskie odpowiedniki, a także trzymać się trasy wyznaczonej przez żółte kropki. Brzmi łatwo? Zapewniam, że wcale takie nie jest. Aby urozmaicić rozgrywkę, stawiane są przed nami zadania z serii przejedź określony dystans lub zdobądź konkretną liczbę punktów. Za wypełnienie ich dostajemy wirtualne pieniądze, które przeznaczyć można na rozbudowę pojazdu lub zakup nowego. Niestety, jak to ostatnio często bywa, jest to dość mozolne, a rozwiązaniem jest jedynie kupno waluty za prawdziwą kasę. Grafika jest zdecydowanie najmocniejszą stroną Ion Racer. Kolory i jaskrawość podnoszą jej atrakcyjność, chociaż przydałoby się trochę urozmaiceń w trasie, którą pokonujemy. W podsumowaniu zacytuję mojego redakcyjnego kolegę. Ion Racer nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle konkurencji, ale wciąga i to jest najważniejsze. Dla fanów tego typu rozgrywki będzie to ciekawa pozycja i głównie im ją polecam. Ponieważ w tym odcinku było kilka aplikacji pomyślanych dla uczniów, sam zacząłem przypominać sobie swoje młodzieńcze lata. Było to nierozerwalnie związane z maszynami typu Atari, Amiga czy Pegasus. Jednym z tytułów, który przykuwał mnie i kolegów do telewizora, który ówcześnie pełnił rolę monitora, był River Ride. Ja wiem, że teraz ta gra wydaje się prosta i banalna, ale to klasyk, a te, jak wiemy, potrafią przebojem odzyskać chwałę po latach zapomnienia. Próbą taką jest port przeznaczony na platformę Android. O grafice chyba nie ma sensu wspominać. Ot, każdy widzi. Różnokolorowe piksele łączące się w coś na kształt samolotów, helikopterów i statków. Otoczenie przypominać ma tytułową rzekę, nad którą zobowiązani jesteśmy lecieć, unikając przeszkód lub niszcząc je. Dodatkowym utrudnieniem jest poziom paliwa, który nieodnawiany drastycznie spada. Wierzcie lub nie, ale to właśnie ten tytuł wzbudził największe emocje w trakcie przygotowań do Upshakera. Nawet redakcyjni koledzy, z reguły zachowujący zimny dystans do tego, co robię, głośno komentowali postępy w grze. Cóż, wróciłoby się do szkoły i starych czasów z śmieszną muzyczką i prostą grafiką, ale tonami grywalności i satysfakcji czerpanej z każdego kolejnego etapu. Rówieśnikom polecam taki powrót do przeszłości w czasie grania w River Ride, a młodszych zachęcam do sprawdzenia tego klasyka.